Zaczynamy manifestację. No pan Jacek zaraz zacznie. Troszeczkę bliżej do kolumny Zygmunta. Proszę, żebyście się tutaj przyłączyli. Wszystkie osoby, które biorą udział w manifestacji. Szanowni zgromadzeni, uroczyście otwieram zgromadzenie. Bardzo proszę o rotę. To musi być dyrygent. Rzucim ziemi, skąd nasz ruch? Nie da mi podzieć mowy, polski mi naród, polski ród, królewski szczep piaskowy. Nie da mi wina z dnem był wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Bądź mi ostatniej kropli żył, bronić będzie mi ducha, aż się spadnie w prochy z pył, który zastrzeżowie bardzo.
Szanowni Państwo, chciałbym na początek poinformować, że nasze zgromadzenie jest pokojowe. Są tutaj z nami funkcjonariusze policji. Oni będą dbać nie tylko o nasze bezpieczeństwo, ale o innych. Bardzo prosimy o zachowanie spokoju, nie strzelanie, nie używanie żadnych głośnych materiałów. Prosimy również o osoby, które dojdą do głosu, o używanie odpowiednich słów. Niecenzuralne są niemile widziane. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj po to, aby oddać swoje niezadowolenie, żeby przekazać, co się tutaj dzieje. Wszystkie te osoby, które będą chciały jakiekolwiek informacje przekazać, powiedzieć coś od siebie, bardzo proszę tutaj do mnie, żeby podchodziły później i będziemy udostępniać mikrofon. Także bardzo też prosimy, aby wszystkie te informacje, które będą odczytywane, czy też będą mówione, bardzo prosimy, aby bez żadnych większych uniesień, aby było zachowany spokój i w miarę rozsądku, żeby policja tutaj nie musiała interweniować. Także bardzo prosimy nie rozmawiać krótko i na temat. Cieszę się, że wszyscy Państwo tutaj dotarliście. Mamy informację, że są tutaj ludzie z różnych części Polski, nawet z zagranicy. Także bardzo się cieszę. Anglia, Austria, Islandia, proszę bardzo. Także cieszę się bardzo, że tutaj Państwo przybyliście do nas na tę manifestację. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili oddam głos panu prezydentowi Janowi Zbigniewowi Kotowskiemu. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym dniu spotkania z narodem polskim. To szkoda, że tak mało narodu polskiego jest w Polsce. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale to, co się mówi publicznie, systemy, które działają w państwie polskim, to są systemy niepolskie. Bo proszę pamiętać, że w Polsce nigdy nie było żadnego polskiego rządu po 1945 roku. Nie było i nie będzie, bo nie może być. To wynika z ustaleń w Magdalence. Film, który był umieszczony i opublikowany przeze mnie, został całkowicie zdjęty. Prawdopodobnie puszczę go jeszcze raz. Będzie on na YouTube, powiedzi w tamtym czasie czołowych przywódców, tych, którzy ukradli Solidarność. To nie byli ludzie Solidarności, bo pierwsze osoby, które założyły Solidarność, zostały szybko wyeliminowane, no i wiadomo, co później się stało. Dlatego też ten stół okrągły, który był, zdecydowano, że raz my rządzimy, raz wy rządzicie. Chcę przypomnieć, że w polskim Sejmie nie może być więcej jak tylko 3% posłów. Ale to jeszcze pochodzenia dwujęzycznego. Tak? Zgadza się. Proszę Państwa, jest dzisiaj znacznie gorzej, ale nie chcę ja o tym zawsze mówić. Tutaj jest pani Elżbieta, dyrektor Biura Państwowego II Rzeczypospolitej Polskiej z Pszczyny. Pani Elżbieta parę spraw Państwu odczyta, żeby to było wszystko wiadome, ponieważ to, cóż, ja zawsze mówię, ale zmieniliśmy taktykę i teraz chcemy, żeby również inne osoby się wypowiadały. Będzie też szef biura państwowego z Mławy, będzie też wystąpienie miał górnik, który powie odnośnie górnictwa i co się wydarzyło w ostatnim czasie. Także proszę Państwa, każdy może podejść i powiedzieć, co tylko uważa, ponieważ my jesteśmy narodem polskim. Narodem polskim. I tutaj jest Polska i tylko Polska. Wiele przestępstw, które są dokonywane dzisiaj w Polsce, to nie Polacy robią. To robią dwujęzyczne narodowości. I dlatego mamy tą tragedię, wielką tragedię.
Także poproszę, oddaję głos z powrotem panu Jackowi. O proszę, mamy już pierwszą osobę. Bardzo Państwa, chciałbym Was powiedzieć, że nie pozwolę tutaj podczas gdy Solanta oni się śmiali. Nie wiem z czego, nie mam pojęcia, ale nie chcę ich pozdrawiać, ponieważ to jest po prostu śmieszne, co wy robicie. A wy sobie tam stoicie i się śmiejecie jak chcecie. To jest po prostu śmieszne. Reprezentuje się nasz kraj. Za taką reprezentację to ja się śmieję. Dobrze wiecie, do kogo prowadzę te słowa. Bardzo prosimy o puszczenie nagrania prezydenta Mościckiego. Kiedy odszedł już na zawsze, osieracając cały naród polski. Ja, który miałem szczęście patrzenia z bliska przez 41 lat na działalność Piłsudskiego dla Polski, musiałem dojść do przekonania, że tak wielkiej postaci Polska jeszcze nie miała. Jego nastawienie fizyczne sięgało w daleką przyszłość narodu do czasów, kiedy on sam już nie będzie mógł brać udziału w pracy i nie będzie mógł dożyć wyników swojego trudu. Były to potężne uczucia, które można porównać tylko z uczuciem matki. Matka, kochająca nad życie swe dzieci, troszczy się nie tylko o ich przyszłość, ale i troska sięga jeszcze do dalszych pokoleń. W rozmowie ze mną nazywał Piłsudski swoje wielkie uczucia dla przyszłości Polski swoim honorem wobec historii. O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy narodowcami, gdy wskutek jakichkolwiek podrażnień zacznie ich honorować niezdrowa ambicja osobista i autosubiekcja mącąca obiektywność ich myślenia. Największym jednak ukochaniem marszałka, któremu najwięcej poświęcił trudu i wysiłku, było wojsko polskie, najpierw jako czynnik walki o niepodległość, a następnie jako najważniejszy czynnik utrzymania niepodległości, którym zabezpieczając kraj przed niepokojeniem z zewnątrz, umożliwia ewolucyjną pracę nad jego umacnieniem i rozwojem. Zmagania się regionów i polskiej organizacji wojskowej, a później wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje licznych pułków Armii Polskiej, które z roku na rok nabywającym zastępom młodzieży pajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar albo ofiary życia w obronie ojczyzny. Złożył nam Pan mocne gręby tego państwa wschodowego. Niech tam nie obronicy obronią nas przed niebezpieczeństwami z zewnątrz i wewnątrz. Swoją pracą i przemówieniami i różnymi publikacjami wychował duże serce ludzi, a jego pisma i przemówienia wypełniały na szereg pokoleń swój wychowawczy wpływ. Doprowadził wreszcie przy wydatnej pomocy swoich najbliższych współpracowników do uchwalenia kwietniowej konstytucji, która ostatecznie ustala i harmonizuje działalność wszystkich władz państwa i wytycza wyraźną drogę do dalszego jego rozwoju. Ostatnią szkołą stworzył nam wielką tradycję,
która przez setki lat będzie podtrzymywała nasz naród na najpiękniejszych uczuciach dla Pani. Niech więc z pokolenia na pokolenie każdorazowy prezydent Rzeczypospolitej co roku w imieniu Józefa Piłsudskiego przypomina narodowi jego trudy, jego intencje i wytyczne zawarcie się. W dniu imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzonym uroczyście w całym kraju, pan prezydent Rzeczypospolitej wygłosił dorocznym zwyczajem przemówienie przez radio. Ten wielki i najbardziej niepodległy człowiek, jakiego wydało pokolenie Polski w zaborach, postawił już przed wielu laty głęboki dylemat. Przed Polską mówił on. Stoi pytanie, czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki łożnych. Zadanie pierwsze wymaga wytrwałej pracy całych pokoleń. Zadanie drugie, zadanie samodzielności myślenia politycznego, liczenia w trudnościach na własne siły, a przede wszystkim patrzenia na nakazy godności i honoru narodowego stało się niezmiennym fundamentem polskiej polityki. Nie wiążemy naszej przyszłości i naszego losu z niczyją okiewą, wiedząc, że wolność jest produktem ciągłej ofiarnej walki własnego tylko narodu. Prawie 20 lat temu powiedział Józef Piłsudski w Lublinie. Przejść się z nią i tak ją postawić w sile i mocy, potędze ducha i wielkiej kultury musimy, aby się mogła ostać w tych wielkich, być może, przewrotach, które ludzkość czekają. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze taka informacja organizacyjna. Po wszelkich przemówieniach będziemy przechodzili pod Pałac Prezydencki. Udostępniono nam jeden pas ruchu. Będziemy się poruszać z ostrożnością za pojazdem z nagłośnieniem. Także po spotkaniu, po przemówieniach bardzo proszę, abyście Państwo zachowali dyscyplinę i bezpieczeństwo. W tej chwili bardzo proszę Pana Piotra Turbata o odczytanie przemówienia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Turbak i chciałem się odnieść do wydarzeń, które nie powinny mieć w Polsce miejsca, czyli bezprawne nadanie orderu Orła Białego dla pana Zełyńskiego, który nie ma z Polską i nie miał nigdy nic wspólnego i miał nie będzie. Dlatego, że ten pan to można powiedzieć jest bardziej wrogiem Polski i chce wciągnąć Polskę w wojnę, która nie jest nasza. Całe NATO nie daje Rosji rady, a oni myślą, że samodzielnie z panem Morawieckim do spółki i z panem Dudą coś tutaj wsturają. No niestety nie wsturają i dlatego chciałbym Państwu odczytać tutaj przemówienie, które sobie przygotowałem. To jest tak, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godzinie 11 rozpoczęło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim bezprawnego okupującego potomka ukraińskiego oficera UPA Michajło Iwanowicz Gromenko, pseudonim Chromenko, Arona Feigenbauma o pseudonimie Andrzej Duda z ukraińskim sportsmenem z Izraela reprezentującego w sposób destrukcyjny interesy narodu ukraińskiego, którego celem było wbrew tradycji historii oraz narodowi polskiemu w sposób łajdacki nadanie Orderu Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ten haniebny czyn w całości zdyskredytował przedstawiciela obecnej formacji PiS,
mającej pazerne parcie na władzę celem i kosztem narodu polskiego oraz dalszego drenowania polskiego budżetu narodowego na prywatne słomiane inwestycje, których celem jest wyprowadzenie wszystkich środków finansowych na prywatne, otwarte konta bankowe w krajach oznaczonym statusem rajów podatkowych. Mało tego, przedstawiciele PiS nadają Ukraińcom firmowany przez nich samych nazistowski symbol oznaczony numerem PESEL celem zabezpieczenia sobie nie do końca zgodnie z prawem przewagi w nadchodzących wyborach parlamentarnych, zapewne po szczegółowych ustaleniach na linii Zełenski władze partii PiS. Najwidoczniej przeprowadzone rozmowy zaowocowały pozytywnym skutkiem do takiego stopnia, że te dokonane czyny przełożyły się na zakwalifikowanie na okoliczność nadania wyżej wymienionego orderu Ordra Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Decyzja podjęta samowolnie, bez konsultacji z narodem, dyskwalifikuje pana Arona Feigenbauma, Andrzej Duda, do dalszego sprawowania niezależnego mu od samego początku piastowania urzędu prezydenta Polski. Tym samym, jako suweren narodu polskiego, II Rzeczypospolitej Polskiej, a także w imieniu legalnego, konstytucyjnego i tytularnego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Zbigniewa Potockiego, przyłączam się do wezwania opuszczenia bezprawnie zajmującego Pałac Prezydencki oraz Belwederu Andrzeja Dudy, a zdelegalizowaną dekretem prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego z 14 stycznia przestępczą grupę partii PiS do natychmiastowej dymisji całego obecnego nierządu, będącymi spadkobiercami komunistycznego rządu lubelskiego z 1944 roku. Tak więc, szanowni państwo, pan Andrzej Duda nie był prezydentem, nie jest prezydentem. To są potwierdzone fakty przez Sąd Najwyższy, przez Unię Europejską, NATO. I on po prostu bezprawny zajmuje nienależne stanowisko i przesiaduje bezprawnie Pałacu Prezydenckim, który bezsprzecznie należy się dla legalnego prezydenta Polski, pana Jana Zbigniewa Potockiego. Także panie Duda, pan pakuje plecak i pan idzie sobie gdziekolwiek. Manatki, manatki. Pałacu Polskiego i zbyle stara od Pałacu Prezydenckiego. Na Ukrainę. Szanowni państwo, bardzo dziękuję panu Piotrowi za przeczytanie i przekazanie informacji. W kwestii uzupełnienia chciałbym państwu jeszcze powiedzieć to, co powiedział pan Piotr odnośnie pazerności. Jeśli ktoś narzeka na drożyznę w Polsce, to w tym roku, 2023, dojdą jeszcze nowe opłaty. Jest ich około 47, przeczytam mniej kilka. Podatek bankowy, czyli od kredytów, danina solidarnościowa, opłata emisyjna od paliw, opłata przejściowa, opłata mocowa za prąd, podatek galeryjny, początkowo od galerii handlowych i biurowców, opłata za wpis do rejestru, PDO, opłata recyklingowa, podwyższenie i rozszerzenie zakresu obowiązywania opłaty recyklingowej, opłata denna od przystani, opłata wodna, podwyżka VAT na wiele produktów spożywczych. To już się dzieje, szanowni państwo. Utrzymywanie wyższych stawek VAT to 8,23% od 31 grudnia 2018 roku, to ma już miejsce, a następnie na czas nieokreślony. Podwyżka podatku akcyzyjnego 10% na alkohole,
na wyroby tytoniowe, na e-papierosy, podwyżka opłat za wywóz śmieci, zamrożenie programu PIT, progów PIT, likwidacja liniowego PIT-u dla przedsiębiorców, których dochody roczne przekraczają 1 milion złotych, obniżenie do zera kwoty wolnej od podatku od wszystkich zarobków. Szanowni Państwo, także widzicie, tych podatków jest bardzo dużo, ponad 47 opłat. Wszystko to, co rząd w tej chwili przewidział w programie, po to tylko, aby nas, Polaków, dobić. Bardzo dużo ludzi w tej chwili dzwoni do nas do kancelarii, żaląc się, jak bardzo duże opłaty są w tej chwili w Polsce. Także, Szanowni Państwo, ja bardzo jeszcze poproszę tutaj do udzielenia głosu Pana Piotra. Przyjechał do nas ze Śląska. Jest tutaj gdzieś tutaj? Do nas tyle podatkami opodatkowali, a ile podatków zapisali dla Ukrainy? Nie ma podatków. No tam ulgi są. Nasze, my będziemy utrzymywać Ukraińców za nasze podatki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystko to, co Pan mówi, to jest prawda. Dziękujemy Panu bardzo serdecznie. Panie Piotrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że jestem górnikiem i chciałem tylko powiedzieć, że kancelaria prezydenta oraz ja osobiście zaprosiłem wszystkich związkowców, wszystkich przewodniczących do udziału w tej manifestacji. Nikt oczywiście nie przybył. Miejmy nadzieję, że się obudzą. Wygląda to tak, że dwa dni temu był pan Sasin, zebrał wszystkich tych przewodniczących, najprawdopodobniej także traktuje. Dał im bilety do cyrku, ale mi się wydaje, że na arenę, bo wszyscy go nazywają pogrążką górników. I panowie nie przyjechali, widocznie coś im się tam na dole porobiło i się boją. Więc tyle mam do powiedzenia, jest mi wielki wstyd za prać górniczą, która nie wsparła prezydenta, która jest mocny tych powiedzieć. Tylko tak dalej i Polska upadnie, całe górnictwo, no bo na to panowie pozwalają. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, no, żeby było ciekawiej i weselej, młodzież Polska nawet z kaszką chodzi. Nadają się dużo lepszą, ale myślę, że nie poza starę. Ale zobaczcie Państwo, młodzież Polska jednak jest. I młodzież Polska będzie Polaka polską młodzieżą. Nie będzie żadną inną. I tak powinno być. Bo Polska jest dla Polaków. A młodzież to jest świat przyszłości narodu polskiego. Brawo. Bardzo dziękujemy serdecznie panu prezydentowi. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby być z Państwem? Bardzo proszę. Pokój i dobro. Jam jest. Szanowni Państwo, ja jestem człowiekiem. Człowiek ma swoją godność. Moja godność, Ludomir. Pokój ludziom. Mamy dwie rzeczywistości. Albo dwie tożsamości. Mamy legalne państwo polskie. Mamy wspaniałego człowieka,
mamy prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, a w zasadzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo nie ma uprawnionych nazw pierwsza, druga czy trzecia Rzeczypospolita. I tym prezydentem, powrócę, jest człowiek, Jan Zbigniew Potocki. Dziękujemy, prezydencie, za to, że jesteś z nami. Za to, że oddajesz całe swoje siły, energię, poświęcasz życie, zdrowie, ofiarując się narodowi. Przykre niezmiernie, że naród jest ślepy, głuchy i sam sobie nie chce pomóc. Mamy teraz taką sytuację, że naród, który może być wspaniałym, silnym, wolnym narodem, wprost bije się o niewolnictwo, walczy, czy na ochotnika, zgłasza się na niewolnika. To jest tragedia tego narodu. Mój przedmówca Piotr ze Śląska wspomniał takie słowo cyrk. Rzeczywiście jesteśmy w cyrku. Jesteśmy w Matrixie. Mamy dwie możliwości. Możemy jako niewolnicy w tym cyrku, jako wolni ludzie, utożsamiać się z osobą fizyczną, grać rolę. Tak jak tutaj ci, jak domniemam, nieświadomi obywatele, funkcjonariusze, nieświadomie nie grają rolę w cyrku, nawet nie wiedząc, gdzie są. To nie jest rzeczywistość, to nie jest państwo polskie. Piotr Urbak oczywiście słusznie zauważył, ma rację pełną. Andrzej Duda pewnie, że nie jest prezydentem Polski. On jest takim prezydentem Polski, jak prezydent Toyota Motor Poland jest prezydentem Toyota Motor Poland. To jest szef korporacji. I polecam wszystkim zadać sobie pytanie, czy ma być tak, jak wynika z konstytucji naszej prawdziwej, rzeczywistej. I to nie jest nas z 52 roku, ani z 35 roku. Czy właścicielem naszego państwa, naszego kraju o nazwie Rzeczypospolita Polska ma być naród polski, czy mają być gady żmijowe? I tymi gadami to nie są ci, którzy są w tych budynkach pochowani. Są właściciele korporacji Republic of Poland. Mi oczywiście bliżej nie znają, ale to wszystko nie wynika nawet z istniejszego prawa, które nam podają. Polecam bardzo wszystkim obywatelom, policjantom, uwaga, co to znaczy obywatel, poddany, niewolnik, ktoś, kto się obywa ze wszystkiego, który oddał cały swój majątek innym, tylko po to, żeby być niewolnikiem. Ale przypominam, bo mnie to się cieszy, że policja nas chroni, że jest z nami i że w tej chwili policję mogę edukować. Szanowni bracia nasi, nieświadomi, przypomnijcie sobie rotę ślubowania. A jedynym waszym obowiązkiem jest chronić człowieka i opiekować się jego mieniem. Tam jest też napisane, że wy jesteście świadomi, że znacie prawo i będziecie tego prawa przestrzegać. Zachęcam zapoznać się z ustawą o policji. Tam artykuł 57 mówi o tym, że należy się wylegitymować, że macie dostęp przystęp wyłącznie do osób. My nie gramy roli osób fizycznych, ani jakichkolwiek innych osób, fikcji prawnych, matrixów, osób pozornych.
My jesteśmy rzeczywiści. Chcę dodać. Kochani, polecam wszystkim, że dalej wrócę do policjantów. Zapoznajmy się z prawem Matrixu. Oni wszyscy, którzy grają rolę w tym teatrze, zobowiązali się przestrzegać tego prawa. Czytajmy to prawo i wymuszajmy na nich, by go przestrzegali. Jeżeli oni tego nie przestrzegają, to podpadają pod własne paragrafy. A oni nam pokazują, kim są. Proszę zwrócić uwagę, te niebieskie światła wydające na tych wozach funkcjonariuszy policji. To są znaki dla nas, że to są dla nas obcy. My jesteśmy tutaj ludem rdzennym. Tablice, kilkanaście, kilka, dziesiąt, trzyset metrów stąd jest jedno z ministerstw. Tablice, oni nam przedstawiają, że to jest siedziba obcych. My jesteśmy ludem rdzennym. My jesteśmy stąd. Nie możemy pozwolić na to, żeby obcy w naszym domu ustanawiali swoje prawa. To jest anormalność. I nigdy nie będzie dobrze w Polsce, jeżeli ojciec nie będzie dbał o swoją rodzinę. Jeżeli my, Polacy, nie zadbamy o nasze jutro, o nasze dzisiaj, jeżeli my nie będziemy kochać naszych dzieci, wnuków, to czy ci, którzy sami reklamują się, że tu są obcy, czy oni zadbają o nas? Na pewno nie. To jest oczywiste, że obcy dbają o własne interesy. To może tyle. Być może jeszcze jakaś inna myśl przyjdzie do głowy. Dziękuję bardzo. Drodzy rodacy, rodaczki, my zostaliśmy oszukani. Nasza ojczyzna Polska została nielegalnie wprowadzona do Unii Europejskiej. Oto świadectwo, które właśnie znaleziono w sieci. Wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 11 maja 2005 roku, sygnatura akt K18/04, opublikowany z OTK ZU 5A/2005, pozycja 49, Dziennik Ustaw nr 86, pozycja 744 z dnia 17 maja 2005. Dotyczy traktat akcesyjny o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Dziennik Ustaw z dnia 2014 roku, numer 90, pozycja 864, artykuł 8 ustępu 1 i artykuł 90 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej. Traktat akcesyjny był i jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli nie powinniśmy w ogóle bezprawnie włączono nas do Unii Europejskiej, będąc pod okupacją niemiecką, to znaczy nie mamy podpisanego traktatu pokojowego, co potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nadal jesteśmy pod okupacją niemiecką. W związku z tym, wprowadzając nas do Unii Europejskiej, oddał nas pod pantofel, pod zarządu okupacyjnego Niemiec. Czyli to było wszystko bezprawnie. Dlatego to, co się dzieje, to, co się obecnie dzieje w związku z tą Ukrainą i tym wszystkim, to już było podpisane w 2017 roku, że będziemy oddawali broń, będziemy rozbrajani,
To naprawdę, to tylko jest realizacja tej ustawy, tego planu okupacyjnego. No nie dziwmy się, że teraz Ukraińcy rządzą u nas, mają większe prawa niż my, bo mają swojego przywódcę u naszej władzy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor Urzędu Pszczyny. Szanowni Państwo, może w nawiązaniu tylko do tego, co powiedziała przed chwileczką pani Jerzyta. Ja Państwu tylko odczytam materiał. Wpłacenie podatków dla korporacji finansowej trzeciej RP przez suwerenną drugiej RP jest nielegalne. Dlaczego? Skoro Polska jest zarejestrowana w Nowym Jorku jako korporacja bez wiedzy Polaków, to nie obowiązuje nas, Polaków, posłuszeństwo temu rządowi, który służy korporacjom i jest de facto wybierany przez korporację jako korporacyjny biznes dla hazardów. Nie mój rząd i nie moje ich nakazy i zakazy. Na podstawie artykułów 42, 43, 46 oraz 55, 4 konwencji haskiej z 1907 roku, mówiącej o opłaceniu danin, podatków, kontrybucji itd. przez nieusuwalność aktów prawnych, legalnych, władz państwowych wydawanych przez zarządzenia i rozporządzenia władz okupacyjnych, a po drugie, co jest z tym związane, niezmienność ustalonych przez legalny rząd na terytorium państwa sprzed okresu okupacji kwot dotyczących poboru podatków, danin, kontrybucji, co w przypadkach ich zmiany związanej z ich ustawicznym podwyższeniem, czyli ten podjęte decyzje zgodnie z dekretem prezydenta II RP z 30 listopada 1939 roku oraz 14 stycznia 2021 za nieważne i nieobowiązujące. Także szanowni Państwo, w kwestii podatków wiemy, co mamy robić, po prostu nie płacić. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ja mogę, ale krótko powiem. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić, skąd Pani jest. Chciałabym przedstawić sytuację w Warszawie, w całej Polsce. Jak żyją ludzie, jedzie niedostatku, przejeżdża się komunikacją miejską, ludzie nie mają na chleb. Byłam ostatnio na spotkaniu poniedziałek ze swoim kolegą, jest sytuacja, że jeden na drugiego mówi, ale jeden nie jest lepszy od drugiego, żeby poprawić sytuację. W Polsce powinno się dużo zmienić. Powinien być prezydent prawdziwego zdarzenia. Jest także, kładę rękę na serce i mówię, tak mi dopomóż Bóg, żebym co robił. Nie pomagał ludziom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan Stanisław. Dzień dobry. Moje imię Stanisław. Nadmijam, że dzisiaj byłem w sądzie karnym. Oczywiście nie jako oskarżony, a jako zażalenie na powstanie mnie prokuratury rejonowej. I posłużyłem się dowodem suwerena drugiej RP i młoda sędzia nie miała żadnych aluzji co do danego dowodu. To tyle. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, proszę, będziemy formułować w tej chwili przemarsz. Będziemy szli za pojazdem z nagłośnieniem. Proszę bardzo o zachowanie bezpieczeństwa, uważać na pojazdy i żebyście Państwo sobie czegoś tutaj nie zrobili. Także bardzo proszę, będziemy się kierować pod Pałac Prezydencki. Dziękuję. Dzień dobry. Miło widzieć. Tam. Yo.
gdzie można zrobić wywiady. Tak myślę, że... W stronę pałacu. A ja zaraz idę do sądu. Tak, tak, bo jest dzisiaj i słyszałam. Jest że... Tak. Tutaj po drodze. Jak będziesz szedł na to, będziesz widział. No to przed przemarszem. Na jakieś ćwiczenia. Znaczy, może bym chciał, tylko nie wiem, jak to później będzie odebrane dane, nie? Przez władze moje... Słuchaj, czy będzie można potem zrobić krótki wywiad z wami, takie wypowiedzi i tak dalej nagrać? Zimno jest, wiem. Zimno, trzęsę się strasznie. Nie ważne, że dzień dobry. I tak jest lepiej niż wczoraj. Znaczy pogoda, prawda? Lepsza, ale nie... A ja bym chciał z panem zrobić o! Salam maleńko. Dzień dobry. Komuś woda dobry. No dobra, to już zamykamy nagranie tutaj. I zaraz będzie marsz w stronę Pałacu Prezydenckiego. Niestety tam nie będę mógł tam iść, bo idziemy do sądu. Ale jeszcze hymn polski. Lej zmaganie jeszcze na czas, zmagam mowa żyje. Słowem smutka rody, jedno serce bije. Żyje duch, zmawiaj z nich, pospolitej rzeczy. W rajku odmówi damy, gdy twoją wieczną. Żyje duch, zmawiaj z nich, pospolitej rzeczy. W rajku odmówi damy. Cześć! Cześć! Godzinę, Olafa wciągnęła. No właśnie. Cześć. Nie wiem, ja lepo żyję. Ja bardzo fajnie. Jak żyś mówił, że no i tak odkładamy. Szanowni Państwo, zapraszam. No to, do usłyszenia, do zobaczenia.